Mobilizacje uciskowe to skuteczna technika, dzięki której możesz zmniejszyć swoje dolegliwości bólowe lub może być stosowana jako profilaktyka dolegliwości bólowych. Polega na tym, aby znaleźć wrażliwy na ciele punkt, czyli miejsce, które boli, dokonać kompresji tego miejsca, a następnie poczekać, aż ból zacznie się rozchodzić. Możesz tego dokonać na różne sposoby, ale jednym ze skutecznych i sprawdzonych jest wykonywanie mobilizacji uciskowych przy pomocy takiej niewielkiej piłeczki kauczukowej, dzięki której w pozycji stojącej przy ścianie albo w leżącej, to nie ma jakby większego znaczenia, znajdziesz tą wrażliwość punktową i wykonasz właśnie tą mobilizację poprzez dotrzymanie statycznie tego bólu i doczekanie do momentu, aż intensywność tego bólu zacznie spadać. Warto poszukać wrażliwości w okolicy kąta górnego łopatki, to jest przyczep mięśnia dźwigacza łopatki, okostnej żeber w okolicy krawędzi przyśrodkowej łopatki. Kolejne ważne miejsce to więzadła nadkolcowe, które biegną przez cały kręgosłup pomiędzy wyrostkami kolczystymi od góry. Czyli tutaj przykładasz piłeczkę, jeżeli jest wrażliwość, to trzymasz i czekasz, aż maleje ból. Kolejne miejsce to więzadła międzykolcowe, które znajdują się tutaj z boku kręgosłupa. Odszukaj kolce biodrowe tylne górne. Są to wyraźnie wystające kości w górnej części pośladka, dobrze wyczuwalne, jeżeli zrobisz skłon do przodu. I poszukaj wrażliwości właśnie tą piłeczką w tej okolicy. Jeżeli znajdziesz wrażliwość nad tym kolcem, to będzie to najprawdopodobniej więzadło biodrowo-lędźwiowe. Jeżeli na samym kolcu, to będzie to staw krzyżowo-biodrowy. Jeżeli nieco poniżej, to będzie więzadło krzyżowo-guzowe. Wszystkie te miejsca są bardzo ważne w kontekście generowania potencjalnych dolegliwości bólowych. I teraz wykonując te mobilizacje uciskowe, możesz sam się leczyć. Przykład wykonania mobilizacji uciskowej w praktyce. Bierzesz piłeczkę, wkładasz między siebie a ścianę. Siłę nacisku regulujesz, pracując na kolanach. Możesz stanąć stopami dalej albo bliżej od ściany i niewielkimi ruchami szukasz wrażliwości. No i ja znalazłem wrażliwość właśnie w okolicy krawędzi przyśrodkowej łopatki. Jeżeli znalazłem, zatrzymuję się statycznie i czekam, aż ból zmaleje. W sytuacji, kiedy ból maleje, niewielkimi ruchami szukam dalej. Akurat przeszedłem w okolice kąta górnego łopatki w tej chwili. Znowu łapię ból, trzymam i czekam. Mobilizacje uciskowe wykonujesz raz dziennie z wyczuciem i z uważnością, tak żeby też się nie podrażnić. Przeważnie jest to kilka ucisków, po 3, 4, 5 ucisków w ramach danego obszaru ciała.